Dzień dobry, Krzysiu Net. Witam w kolejnym odcinku Dodatków do Herbat. Dziś będzie o suszonych jabłkach. Po pierwsze, jak suszymy jabłka? Jest to dość proste. Kroimy w niewielkie kawałki, około takie plasterki mniejsze niż centymetr, cieńsze niż centymetr. Zawieszamy na nitkę i teraz ważne, dobrze jest to zawiesić gdzieś pod sufitem, tam jest cieplej zazwyczaj. I można, tak jak ja to robię, zawiesić w kuchni, tam się co jakiś czas gotuje, więc jest ogólnie cieplej, albo niedaleko kaloryfera. Mi to schnie około 2-3 dni, więc moim zdaniem nie ma sensu w piekarniku tego robić, bo smak się straci częściowo. No i przechodzimy do herbaty. I jak w poprzednich odcinkach będzie czarna herbata, jedna łyżeczka i daję takie tutaj dwa kawałki jabłka dosłownie. Zalewam. Wystarczą 3-4 minuty, żeby te jabłka dały trochę swojego smaku. Nie jest może to moja ulubiona herbata, smakuje trochę suszonymi jabłkami, trochę kompotem, więc ciężko mi się wypowiedzieć bardzo na jej temat, bo dużo na jej temat, bo właśnie niewiele jej piję. Ale polecam spróbować, jeśli ktoś lubi kompoty. Można też inne suszone owoce dać, tylko że z jabłkami jest akurat najtaniej, najprościej, najszybciej je ususzyć. No i po tych paru minutach oczywiście pijemy. I to kolejny krótki, bo niezwykle jasny odcinek Dodatków do Herbat. Zapraszam na kolejny, gdzie będzie coś nietypowego, bo bławatek. Dziękuję bardzo, do widzenia.